Woda. Czy to największa tajemnica piękna lasu? Bez niej nie mógłby istnieć żaden żywy organizm. Ale gdy jest jej zbyt dużo, może być niezwykle groźnym żywiołem. Jak go poznać i sprawić, by dzięki niemu w lasach kwitło życie? Odpowiedzi na te pytania szukał ze mną aktor Paweł Królikowski. W nadleśnictwie Kaliska poznaliśmy niezwykłego człowieka, który jak nikt inny dostrzegł, jak ważna jest rola wody w lesie. Ja tak dosyć bezczelnie położyłem sobie ręce na tym tutaj urządzeniu. Mogę trochę podnieść poziom wody w jeziorze, czy nie? Jak najbardziej, proszę bardzo. Ale mamy zezwolenie na to, czy nie? Mamy na to zezwolenie, nie ma sprawy. O Matko żeby... Boska! Czyli co, zwiększamy przepływ? Do zwiększenia zwiększamy przepływ, kiedy jest sucho, trzeba tak? Unieść zasuwę w górę, kiedy jest sucho. Paweł, ale miałeś otwierać, no to otwieraj, nie przechwalaj się. No. Nie chcę zachwiać ekosystemu, wiesz? Nie wiem, czy po prostu... Można otworzyć, nie przesadzę, całkowicie zasuwę. Masz pozwolenie. Do końca, w tej chwili wiosną, musimy gromadzić... 20 lat temu te rozległe tereny porastał ubogi, suchy sosnowy bór. Krzysztof Frydel, nadleśniczy, który przyjechał tu do pracy, w czasie spacerów po terenie zwrócił uwagę na dziwne budowle. Początkowo myślał, że są to rowy przeciwczołgowe z okresu wojny. Ku swojemu zdziwieniu odkrył, że tak naprawdę był to system nawadniający okoliczne pola i łąki pochodzący jeszcze z XIX wieku. Po odtworzeniu tego skomplikowanego systemu kanałów, zastawek i progów piętrzących odtworzono trzy jeziora, a uśpiona dotąd przez brak wody przyroda rozkwitła. Pan Krzysztof zabrał nas na wycieczkę po terenie, który odrodził się dzięki jego działaniu. Ty to, Grzegorz, jeszcze młody jesteś, ale co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Pięknie, panie Krzysztofie. Pięknie. Pięknie. Piękne jezioro. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu go tutaj nie było. Doprowadziliśmy tutaj wodę rurociągiem na odległość około 2,5 kilometra z jeziora Ferdynandzkiego. Jakie były konsekwencje dla środowiska, dla zwierząt, dla roślin tego, że woda zupełnie zniknęła w tym lesie? Po kilku latach obniżenie poziomu wód gruntowych zaskutkowało zmniejszeniem odporności tych drzewostanów, tych sosen pięknych, pod którymi się znajdujemy. To oznacza przede wszystkim większą podatność na ataki szkodliwych owadów leśnych. Przez brak wody, tak? I to wszystko generalnie przez brak wody. W nocy rano można było przejść suchą stopą, na trawach, na mchach nie było rosy. To dziwne, rzeczywiście. To jest dziwne zjawisko, rzadko występujące. Czyli taka pustynia się tu zrobiła, ale praktycznie tak? Robiła się tu pustynia wodna. Drzewa też słabiej przyrastały, czyli mniej na przykład akumulowały węgla z tego dwutlenku węgla, który jest tak wredny i powoduje efekt cieplarniany. Dodatkowo zniknęło wiele gatunków roślin i zwierząt, albo w formach przetrwalnikowych przebywały gdzieś na dnie zbiorników czy w runie leśnym. Po przywróceniu wody zaczęło to wracać do normy. Od czasu, jak odtworzyliśmy te jeziora, to mieliśmy zaledwie jeden zabieg chemiczny zwalczania szkodliwych owadów na bardzo niewielkiej powierzchni. Panie Krzysztofie, to tutaj pod ziemią jest kanał, który doprowadza wodę do jeziora. Rurociąg o średnicy 400 mm, który z tego kanału Czarnowodzkiego przesyła wodę do jeziora Białe Błoto. Jak długi jest ten rurociąg? Około kilometra długości, dokładnie 1052 metry. Trzeba było przemieścić olbrzymie ilości ziemi, żeby na głębokości około 6 metrów ten rurociąg położyć. Walor tego systemu jest też taki, że w zasadzie jego w ogóle nie widać. Postaraliśmy się o takie wkomponowanie, żeby przyroda w ciągu bardzo krótkiego czasu zarosła, zagospodarowała i przykryła to, tak jak tu mchami, trawami. Także możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć ten system jakby niewidzialny. A ryba jest? Pewnie, że jest. W zeszłym roku największego karpia, którego wyciągnięto, miał 19 kg. Fajnie? Fajnie, to jest mało powiedziane. Pięknie. Podobać się tutaj? No to pewnie.
Po przywróceniu wody na te tereny wrócił król tego towarzystwa skrzydlatego, czyli orzeł Bielik. Z zwierząt innych chronionych, no to na pewno żmija zygzakowata, bo ma lepsze stanowiska do rozrodu. Widzieliśmy również na skarpach, jak w tej chwili wiosną wygrzewają się jaszczurki zwinki. Także wszystkie działania, które podjęliśmy, miały służyć i służą zwiększeniu bioróżnorodności całego tego obszaru leśnego, na którym się znajdujemy. Natura płata figle. Gdy w Borach Tucholskich nadleśniczy walczy o utrzymanie wody w lesie, są miejsca, gdzie jej nadmiar może być bardzo niebezpieczny. Tak dzieje się w górach, gdy nadchodzą wiosenne roztopy. Czy można okiełznać żywioł i zatrzymać wodę w górskich lasach, tak by nie stwarzała zagrożenia na nizinach? Panie nadleśnicze, ale jak jest woda w lesie, to jest i ładnie, i dobrze, prawda? Bez wody nie ma życia. I zwierzęta, i rośliny czerpią z tego. Zresztą sam wiesz, no ty też bez wody nie możesz funkcjonować, nie? No nie, nie mogę. Ale ja pamiętam 97 rok, bo tutaj byłem wtedy i to niejednokrotnie. Była wielka powódź i te nieuregulowane, malutkie cieki wodne, takie, które mają swoje początki w górach, robiły trochę spustoszenia, bo spowodowały wtedy wielką powódź. Mówiło się o niej stulecia, tak, tak. Tysiąclecia. Ja też to pamiętam. Ale słuchaj, no naturalne działanie przyrody to my nie mamy wpływu. My możemy najwyżej zmniejszyć ich skutki działania. Czyli powódź zaczyna się w górach i tutaj trzeba jej zapobiegać. Tak, dzisiaj widzicie, to jest takie źródełko, sobie płynie tak delikatnie, można powiedzieć, że wręcz przyjemnie. Tylko tak, po roztopach zimowych, po dużych opadach deszczu, to ten potoczek zamienia się w rwącą rzekę. I stąd te nasze działania, żeby w takich przypadkach, czyli tych skrajnych, spowolnić to. Widzicie trzy zbiorniki zbudowane kaskadowo, bo pierwszy zbiornik wyłapuje nadmiar tego pierwszego uderzenia. Czyli to pierwsze uderzenie zostaje wyhamowane. I to jest najważniejsze. Nie? Woda to jest siła, to jest potęga, która rusza te wszystkie skały, kamienie i to wszystko płynie. I to jest bardzo niebezpieczne. I jak już się zapełni, ta woda idzie do drugiego zbiornika. Jak się zapełni ten drugi zbiornik, przechodzi do trzeciego, tego ostatniego zbiornika, jak tam widzicie. Czyli te wszystkie progi, te wszystkie zbiorniczki i ten układ zmniejszają te skutki takiej nawałnicy, szczególnie po roztopach wiosennych, nagłych po roztopach wiosennych i po dużych opadach deszczu. Wiesz, niektórzy, z tego co wiem, to niektórzy uważają, że budowanie takich konstrukcji budowanych przez nas, przez ludzi w lasach, to jest jakby coś robienie trochę na przekór przyrodzie. A ja myślę sobie, że to jest tak jak taki niewidoczny, dobry makijaż u pięknej kobiety. No. Tylko uwypukla jej urodę. No nie, no właśnie, to sobie wyobraź teraz, że tutaj budujemy potężną tamę. I co ona da? A skutki ekologiczne mogą być też takie, no powiedzmy, niekontrolowane. Tak, tutaj zobacz, nie ingerujemy w środowisko, nic się nie dzieje. Roślinki, które są chronione, sobie rosną. Te wszystkie gady, płazy i inne zwierzęta korzystają z tych zbiorniczków. A rusałki macie? Mamy. Bardzo pięknie. Mamy rusałki, tylko że to są akurat motyle. Rusałka pawi. W jakim stopniu system małej retencji, czyli takich właśnie niewielkich zbiorników wodnych, może zminimalizować ryzyko powodzi na nizinach? Jeżeli to jest kompleksowe działanie, czyli powiedzmy od Karpat po Sudety, to tutaj praktycznie plus retencja nizinna, też mała, to daje jakąś sumę. Czyli my spowalniamy tutaj na pierwszym jakby etapie.
później nidzinna, na drugim etapie. No i te wielkie zbiorniki, które gdzieś tam, czy te wały wzdłuż rzek i tak dalej, czy ta wielka retencja, to są moim zdaniem ogniwa, jak się rozerwie, któryś z tych, jak odpadnie któryś z tych ogniw, to nie będzie po prostu zabezpieczania przed skutkami powodzi. A w jaki sposób jeszcze można spowalniać spływ wody w górę? To znaczy robimy też na potokach zastawki różnego rodzaju. To wystarczy praktycznie rzucić dwa duże kamienie, o takie jak tutaj leżą, rzucamy sobie na potok i on już spowalnia, już tworzy jakiś próg. Może to być bal drewna, też spowalnia. Ale warto powiedzieć, że ten system jest stosunkowo tani, prawda? Jak się to raz zbuduje, to on potem właściwie sam pracuje. Tak, tak. To naprawdę to były niewielkie pieniądze. To sami się dziwiliśmy, że przy tak małym nakładzie finansowym można uzyskać taki efekt. Czyli co, mój drogi druhu? Liczy się pomysł, inicjatywa, trochę pieniędzy i miłość do lasu. Bo jak woda jest w lesie, to jest dobrze. No, chyba przede wszystkim pomysł jednak. Panowie, a ile tam jest tego mułu? Będzie z pół metra czy metr? Koło metra. I ty wszystkie te gałęzie chcą cię wyciągnąć? Tak. Matko Boska. Wciąga? To nie jest taki hop. No praca przy małej retencji czasami może być pracą ekstremalną. Przy małej retencji duże ryzyko. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, które pokazuje, że mała retencja to nie tylko budowa nowych zbiorników, ale także restaurowanie tych, które funkcjonowały wcześniej, nawet przed wojną. Tak, tak, tak. Ten zbiornik akurat od kiedy pamiętam i ci, co pamiętają, to zawsze był napełniony wodą. I jak sami widzicie, zobaczcie, ile naleciałości, ile zamulenia. Sami nawet nie wiemy do dziś, jak ten zbiornik autentycznie wygląda. Czyli żeby zobaczyć i ten zbiornik odtworzyć, trzeba najpierw spuścić wodę, przeprowadzić ekspertyzy i dopiero przystąpimy do odtwarzania tego zbiornika, który kiedyś był zbiornikiem do celów przemysłowych. Czyli ten zbiornik będzie zatrzymywał wodę, będzie pełnił takie typowe funkcje retencyjne, a jak wpłynie na środowisko, na siedliska roślin, zwierząt, na cały naturalny krajobraz? Tutaj myślę, że znajdą sobie życie i owady, i zwierzęta, i będą czerpać z tego, powiedzmy, bardziej naturalnie niż do tej pory. Czyli taki trochę będzie odkupiony grzech z czasów rewolucji przemysłowej, kiedy każda ziemia była ziemią obiecaną, nikt się nie liczył. Tak. Z przyrodą, z walorami, tylko po prostu piękny wąwóz. Przezielono murem w poprzek. Strumień, który płynął, zasilał go wodą i woda potem była dostarczana do przędzalni bawełny. Na pewno, jak dzisiaj byśmy chcieli... A dzisiaj odkupimy ten grzech, tak, i będzie pracował ten zbiornik dla nas i dla przyrody. Tak, tak. Oddajemy naturze to, co zabraliśmy i myślę, że będzie bardziej przyjazny, ten zbiornik będzie bardziej przyjazny dla natury. Puszcza Piska skrywa prawdziwe skarby. Latem Paweł ruszył szlakiem rzeki Krutyni, by poznać najcenniejsze z nich. By poznać ludzi, którzy dbają o to, aby te bogactwa zachować dla kolejnych pokoleń. Tu nam się wydaje, na Mazurach jest tyle jezior, tyle rzeczy, tyle kanałów, że one właściwie, kurczę, z tą wodą tu nie ma problemu. A jak to jest tak naprawdę? No, tak naprawdę to poziom wody wszędzie w całym kraju obniżył się już od dziesiątek lat. Się cały czas obniża. Człowiek do tej pory cały czas tą wodę jednak spuszczał do morza, czyli odwadniał. Przez te, po prostu meliorowano Mazury zawsze. Tak, kanały przekupywano w całe wododziały, między innymi połączenie jezior Śniardwy z Mamry. To jest też kanał mazurski duży, który też ten poziom wody wszędzie obniżył. I w związku z tym też woda w torfowiskach. Tych właśnie mokradła, które są najcenniejsze moim zdaniem, ponieważ one są naturalne i gromadzą wodę w sposób idealny i w ogóle bez żadnych kosztów. Też ta woda poszła bardzo mocno w dół. Te torfowiska zaczęły się degradować w tempie błyskawicznym i teraz to
to tempo przyspiesza. Cały czas torfowiska zarastają, torf się wypala i te cenne mokradła giną. By powstrzymać degradację torfowisk, na Mazurach został stworzony cały system małej retencji, który pomaga utrzymać wodę w mokradłach. Budowane są progi spowalniające, przywracane dawne koryta rzeczek i strumyków. Gdzie mnie to pognało, Matko Święta? Ops! Ten ciek wodny to był kanał, rów prosty i tutaj zrobiliśmy próbę tworzenia tego cieku. Tu została właśnie wykonana tak zwana meandryzacja, czyli podkopanie brzegów rowów. No i po co to wszystko? Woda wtedy płynie meandrując, dzięki temu też zróżnicowuje się dno cieku. Są miejsca, gdzie woda płynie szybciej, tam za tym zakolem płynie wolniej. Tworzą się różne siedliska dla organizmów zwierzęcych i roślinnych. Jest takie właśnie to zróżnicowanie dna. Jeszcze cały ból tutaj obserwowania z tymi komarami łagodzą te ważki, które są takie atramentowo, błękitno, granatowo, kobaltowe. Cudne. Szmaragdowo-zielone nawet. To są świtezianki, które te środowisko zasiedlają. One właśnie nad rzekami występują, ponieważ składają jaja do wody i później z tych jajeczek rozwijają się larwy. Nimfy, tak? Nimfy, które są drapieżne, tak jak i one też zresztą. I nie są piękne, są szkaradne wręcz, bo są szare, takie jakieś potworkowate. Ale później, gdy wyjdą po roku czasu na brzeg, z nich wychodzi znów piękna świtezianka. A co tutaj wymyśliliście? Co to ma być tutaj? Zatopiony most, czy co to jest? Jest to próg piętrzący, nazywa się ścianka szczelna. I poniżej tego progu jest nasyp z kamienia o spadku 1 do 30. Dzięki temu mogą ryby wędrować w górę cieku. Główny cel tego urządzenia to zatrzymanie wody tutaj w tych torfowiskach, które są w głębi widać. Dzięki temu nie musimy budować zbiorników zaporowych, jakichś dużych na rzekach, czy kopanych wręcz, ponieważ ta woda zostaje w torfie, w glebie. Zimą bardzo chętnie te miejsce odwiedzają rysie i wilki. To miejsce nie zamarza i tutaj są miejsca wodopoju. Wydry przychodzą i inne zwierzęta. Ptaki też tutaj się kąpią zimą. To jest też taka rola biologiczna tych progów pięczących. No i przede wszystkim się woda dotlenia. Na tym bystrotoku się dotlenia woda i w związku z tym jest bardziej czysta. Torfowiska to prawdziwe cuda natury. Są one jednocześnie najdoskonalszym sposobem na magazynowanie wody w lesie. Nierozsądne działania ludzi sprawiły, że zagrażało im osuszenie. Dzięki pracy takich osób, jak pan Ryś, mazurskie mokradła i torfowiska wciąż będą istnieć. Ale powiedz mi, po czym tu się stąpa? Gdzie tu można nogę stawiać po prostu? Bo ja jestem już mokry ze strachu. Po takim tym, jak ty idziesz, czy... Tu właśnie stąpamy po byłym jeziorze. To było jezioro kiedyś. Czyli to, co było temu 10 tysięcy. Tu było jezioro. W tej chwili stąpamy po torfowisku przejściowym. I tak jak myślałem, metr torfu pod spodem woda i około 5-6 metrów jest dno. Przejściowe torfowisko. Przejściowe. Mam nadzieję, że je przejdziemy. Wiesz co? A ta sosna, to co ona tutaj robi? To taki właśnie jest jakby bonsai, czyli miniatura drzewa, bo normalnie powinno ono mieć na gruncie jakimś mineralnym wysokość 30 metrów, a tutaj ma około 3 metrów, a ma 90-100 lat. To ma 90-100 lat? Tak jest. Dlatego, że rośnie w bardzo takich ubogich warunkach. Jest to specyficzne środowisko, torfowisko. Charakteryzuje się takim kwasowością bardzo niską. Woda 2 pH, tu jest około 2,5 pH. W związku z tym rosną tu rośliny tylko specyficzne, które te warunki znoszą. A ponieważ sosna jest gatunkiem pionierskim, ona rośnie wszędzie, i na piachach, i na bagnach, i na żyznych glebach. Więc też tutaj się zasiedliła. Ale najważniejsze to są te tu rośliny, które tworzą, czyli torfowce. Te torfowce
rosną cały czas do góry. Ta część obumiera, ta część wzrasta. I w ten sposób się buduje torf. To ma około 10 tysięcy lat. Matko Święta. Nieźle wygląda. Wtedy tutaj było jeszcze jezioro i w momencie, gdy zaczęło zarastać, pojawiły się te torfowce, proces lądowacenia i one cały czas od tego czasu rosną. Czyli ty mówisz, że to tak trzyma wodę jak gąbka? Tak jest. O ale Matko sika. Święta. O Matko. Nie, ja mam taką silną rękę po prostu, wiesz, od urodzenia po prostu. Wszystko wycisnąłeś z niej. Nic nie zostało. Nic. Oprócz tego rosną jeszcze inne gatunki charakterystyczne, takie jak modrzewnica, żurawina, która już zaczyna owocować. No i oczywiście są też rosiczki. Rosiczki tu widzimy, te niewielkie, małe listki tak. Z kolcami, na których na końcu tych kolców są kuleczki kleiste, do których się przylepiają owady. Wtedy listek zamyka się, zjada owada, otwiera, wiatr zdmuchuje, kulki się znów pojawiają tam i tak dalej. Jest po prostu jakiś enzym, który, tak jest. który rozpuszcza, który trawi, tak. Ponieważ tutaj nie ma w ogóle azotu, w związku z tym rosiczka sobie ten azot pobiera z tych owadów, które zjada. Mhm. To trwa bardzo długo, bo to zamykanie jest bardzo wolne i ten proces zamykania trwa powiedzmy kilka godzin, trawienie też kilka godzin, także po jednej, dwóch dobach się cyk zamyka, otwiera się listek, owad odpada i rosiczka czeka na następnego. Teraz pchamy razem, czy ty sam pchniesz? No ale co za różnica, możemy razem. No, może razem będzie kiepsko, ale pchamy. Patrz. Śmiało. Tak. Bardzo wolno. Co potrafi człowiek? Wolno. Co potrafi człowiek? Wyspa odpływa. Tak, to my decydujemy o tym po prostu, czy kontynenty są kontynentami, czy są wyspami. Zmieniamy w ogóle Zmieniamy bieg kształt ziemi. Kształt ziemi. To jest niebywałe. I wyspa płynie. Tak. I to, co widzimy, to nie jest jakaś sztuczka telewizyjna po prostu przez utalentowanych grafików na komputerach wykombinowane, tylko to po prostu natura robi takie żarty. Tak. Grubość tego jest 70 centymetrów. Człowieka na pewno utrzyma ta wyspa. Ale te sosenki, które tam rosną, to one też muszą mieć jakiś taki, nie wiem... I właśnie tutaj zauważyłem ważną rzecz, że to jest ewenement, że drzewa rosną i pływają. Czegoś takiego nie ma nigdzie na świecie, tylko tu. Sosny pływające i rosną. Ale każdy by chciał mieć wyspę. Widocznie sosna chce. I na niej pływać jeszcze. Jeszcze pływać. Tak się nawet trochę dowcipnie niepokoi Andrzeju, że w środku puszczy, między jagodami, na bagnie, odpływ kanalizacyjny. To będzie łazienka jakaś taka ekskluzywna dla leśników? Jest to urządzenie pomiarowe. Pomiar wody w tym urządzeniu jest bardzo prosty, bo zdejmuje ten kapturek i tutaj widać lustro wody. Wody w tym piezometrze. Jak drgnie, to wtedy ja paluszkiem przytrzymuję na miarce poziom wody, jaki jest w rurce. Tu wynosi 27,8 mm. No dobrze, ale Andrzej, ale powiedz mi, no dobrze, no to z takim podziwem słucham tego wszystkiego, co mówisz, że piezometr i w ogóle genialny pomysł, fantastyczny. A po co nam taka wiedza? Ile jest wody w bagnie? No. Przede wszystkim to urządzenie służy do określenia efektu, jaki uzyskaliśmy po wybudowaniu urządzeń piętrzących, ponieważ w przypadku tego torchowiska poziom wody podniósł się o 173 cm. To jest bardzo dużo. Dzięki temu, że ta woda się podniosła, to to torchowisko odżyło, bo normalnie, jeżeli torchowisko traci wodę, wtedy zaczyna się proces spalania. Torf ulega spaleniu. Spalając się, ten torf wydziela dwutlenek węgla, który też idzie do atmosfery, czyli powiększa jakby efekt cieplarniany. Dzięki tym działaniom to po pierwsze tak, wody więcej gromadzimy w tym torfowisku, ale też jednocześnie powstrzymujemy proces spalania, czyli ten węgiel tu się kumuluje w tym torfie i zmniejszamy emisję CO2, który też idzie do atmosfery.
tych wycieczkach po Polsce las jest takim miejscem, w którym co jakiś czas napotykam na takie rzeczy, które mnie zaskakują w takim pozytywnym znaczeniu, że jakiś oto kawałek rowu, który był uważany za rów przeciwczołgowy, okazuje się, że jest pięknym kanałem, prawie rzeką, który nawadnia lasy, że ożywia całą okolicę, że spotykam ludzi, którym się chce pracować, którzy kochają to, co robią, że dookoła jest zielono, że dookoła jest ładnie i że jakoś tak takie słowo enigmatyczne jak przyszłość w lesie maluje się w kolorach zielonych, takich pełnych nadziei. To urzekające.